spoglądaj w lustro, w swoją błazeńską twarz i powtarzaj. Zostałem wybrany. Czyż nie było lepszych? Jeżeli im odbije woda sodowa, a to się zdarza, to jest bardzo niedobre. Jeżeli młody człowiek zmierzy się z wyzwaniem, bo to jest ogromny awans, przede wszystkim prestiż. Mówi się dużo o pieniądzach, ale to jest dużo też w tym legendy, bo w samorządach, w innych miejscach młody, zdolny człowiek, jeżeli oczywiście ma umiejętności pewne. Natomiast tu jest jednak posłem być, to się odczuwa w różny sposób. Ja też kiedyś to miałem, byłem burmistrzem, zostałem posłem. Zauważyłem dyskretną różnicę. Na różnych spotkaniach mówiłem to samo, ale odbiór był burmistrz Malborka okej, ale poseł. Więc to jest pewnego rodzaju wybór, namaszczenie. Tutaj próżność chciwie czeka na splendory, ale jest też ta mądrość życiowa, którą młody człowiek może nie mieć. I warto mu przypominać, również wy jako dziennikarze, warto czasami, panie pośle, żeby się nie zapędzali, bo nigdy rozum przy młodości, nigdy takiej obfitości. Aż mi się nie chce wierzyć, że mam 60 lat, a jednak...